Witaj, drogi widzu. Niejednokrotnie przekonałam się już w swoim życiu, że modlitwa pod Twoją obronę ma naprawdę ogromną i niesamowitą moc. Ratuje życie, ochrania w niebezpieczeństwach, dodaje otuchy i pokrzepienia. Chciałabym w tym nagraniu opowiedzieć pokrótce o jednej z takich sytuacji, kiedy to po raz kolejny w życiu na własnej skórze doświadczyłam namacalnie skuteczności i wartości uciekania się pod opiekę Maryi. Gdy wieczorem 22 grudnia 2022 roku, tuż przed pójściem spać, przymierzałam się do użycia kremu do twarzy, niespodziewanie zaczęłam mieć ogromne problemy ze zdrowiem. Nagle chwycił mnie tak przeszywający i paraliżujący ból nóg na całej powierzchni kończyn dolnych, że miałam ochotę syczeć z bólu. Ból był wielki i niezwykle dokuczliwy, ale najgorsze było to, że był jak swego rodzaju paraliż, utrudniający znacznie poruszanie się. Bojąc się, że mogę się przewrócić, chwyciłam się stołu, a później krzeseł i tak dotarłam do łóżka. Czynność ta tak mnie osłabiła, że zakręciło mi się w głowie i zaczęłam mieć mroczki przed oczami. Położenie się do łóżka nie było jednak zbyt dobrym pomysłem. Gdy tylko bowiem to uczyniłam, mój organizm wpadł w jakiś wstrząs, a ja zaczęłam się cała mocno trząść i telepać i nie mogłam przestać się trząść ani na chwilę. Najgorsze było to, że czułam, jakby moje nogi stały się jak galarety. Non-stop się trzęsły. Przepływały przez nie jakieś dziwne i ciepłe prądy. A ja czułam się, jakby cały czas przez moje nogi przepływały jakieś galarety. Przedziwne i bardzo nieprzyjemne uczucie. Jakby tego było mało, uaktywniła mi się też wtedy moja choroba serca, tachykardia. Serce zaczęło mi bardzo szybko bić. Jak zwykle sporo uderzeń ponad normę. Zaniepokojona stanem swojego zdrowia, zaczęłam wzywać na pomoc Ojca Pio. Święty ten już kilkukrotnie pomagał mi w problemach ze zdrowiem. Naturalną więc rzeczą dla mnie było zwrócić się w potrzebie właśnie do Niego. Modlitwa do świętego Ojca Pio nie poprawiła jednak mojego stanu. Pewnie Ojciec Pio jest teraz zajęty, przemknęło mi przez myśl. Zaczęłam prosić o pomoc Ojca Jana Górę. Miałem już kiedyś w życiu interwencję tego sympatycznego dominikanina, więc wiem, że chętny jest, by pomagać. Zwróciłam się do niego także dlatego, że poprzedniego dnia przypadała 7. rocznica jego śmierci oraz dlatego, że w ów wieczór, kiedy mój organizm w tak niemiły dla mnie sposób zastrajkował, skończyłam akurat czytać książkę Zapisane kartki Ojca Jana Góry. Może on mi pomoże, miałam nadzieję, kierując teraz do Niego swoje modlitwy. Dalej jednak cała się trzęsłam, żadnej poprawy. Zdaje się, że moje problemy ze zdrowiem to poważniejsza sprawa, pomyślałam. Chyba trzeba zwrócić się instancję wyżej. Zaczęłam prosić o pomoc Maryję, odmawiając spontanicznie modlitwę pod Twoją obronę. Gdy tylko skończyłam odmawiać pod Twoją obronę i wyszeptałam słowo Amen, stan zdrowia, ku mojemu ogromnemu zadziwieniu i uldze, błyskawicznie mi się poprawił. Przestałam się trząść. Nogi już się nie telepały. Przestały boleć. Uspokoiło się też serce. Zaczęłam się dobrze czuć. Tak dobrze, że zasnęłam bardzo szybko i bez żadnych problemów. A następnego dnia nogi przez cały caluśki dzień zachowywały się bez zarzutu. Nagrałam ten filmik jako swego rodzaju świadectwo działania Matki Najświętszej, świadectwo dobroci Boga, bo to przecież zawsze tylko i wyłącznie dzięki Jego bezgranicznej miłości do nas płyną do człowieka przez Maryję i świętych różne łaski. Oraz dlatego, aby zachęcić siebie i Ciebie, drogi widzu, do częstego powierzania się w modlitwie pod Twoją obronę tej, która jest nieustannie wspomożycielką wiernych, pocieszycielką strapionych, przyczyną naszej radości, uzdrowieniem chorych, źródłem nadziei, matką, która nigdy nie przechodzi obojętnie koło dziecka potrzebującego pomocy, do powierzania się tej, która jest matką kochającą, czułą, troskliwą, matką, która zawsze wyciąga swoją pomocną dłoń w stronę dzieci,
które znajduje się w jakimś niebezpieczeństwie lub potrzebie. Matko łaski Bożej, orędowniczko nasza, módl się za nami.